Leniwa dziewczyna. Dawno, dawno temu, w odległej krainie, żył sobie ojciec ze swoimi dwiema młodymi córkami. Jedna z dziewcząt była bardzo pracowita, a druga bardzo leniwa. Czy mogłabyś mi trochę pomóc? Jestem już wyczerpana. Nie, nie. Ty już przecież sprzątasz cały dom. Dlaczego jeszcze ja mam brudzić ręce? Ich starszy ojciec był pracowity i zawsze wyczerpany. Jedynym posiłkiem, jaki jedli wieczorami, była zupa i trochę suchego chleba. Pewnego dnia stary ojciec zwrócił się z prośbą do swoich córek. Moje drogie, kochane córeczki, wiecie, że mocno was obie kocham. Myślałem, oboje jesteście teraz dorosłe i nadszedł czas, abyście wzięły na siebie większą odpowiedzialność. Chcę, żebyście obie znalazły pracę i zarobiły. Masz rację, tato. Jak tylko wstanę, poszukam pracy. A co z tobą, moja córko? Moja siostra powinna znaleźć pracę, bo wiesz, to pracuś. A ja myślę, że lepiej zajmę się domem, tato. Stary człowiek był szczęśliwy, widząc dobre nastawienie córek. Następnego dnia, kiedy pracowita dziewczyna wyszła z domu w poszukiwaniu pracy, podszedł do niej jej ojciec. Moja droga córko, mam dla ciebie radę. Nigdy nie odmawiaj komuś, kto prosi cię o pomoc. Zawsze bądź sumienna i kochaj swoją pracę. Wykonuj zlecone ci zadania najlepiej jak potrafisz. Dziękuję, tato. Nigdy nie zapomnę twojej rady. Mądra dziewczyna. Pa, pa! Pracowita córka wyruszyła w poszukiwaniu pracy, podczas gdy leniwa córka, która powiedziała, że będzie wykonywać prace domowe, nie zrobiła nic. W domu z każdym dniem robił się coraz większy bałagan i brud. Pracowita dziewczyna spacerowała przez wiele dni, ale nie znalazła nikogo, dla kogo mogłaby pracować. Po chwili pracowita dziewczyna zobaczyła drzewo z wysuszonymi gałęziami i korzeniami. Witaj, młoda dziewczyno. Czy możesz wyczyścić moje suche gałęzie i podlać korzenie odrobiną wody? Pracowita dziewczyna wyczyściła wszystkie suche gałęzie drzewa, aż na jej dłoniach pojawiły się rany. A korzenie podlała własną wodą do picia. Dziękuję, młoda dziewczyno. Ale teraz nie masz już wody dla siebie. W porządku. Potrzebowałeś pomocy, więc ci pomogłam. Mogą iść trochę dalej i znaleźć wodę dla siebie. Pracowita dziewczyna ruszyła dalej. Dalej natknęła się na stary, uszkodzony i popękany piec. Hej, młoda dziewczyno, możesz mnie naprawić i sprawić, żebym wyglądał lepiej? Pracowita dziewczyna wzięła w pobliżu garść błota i załatała wszystkie pęknięcia na piecu. Dziękuję, młoda dziewczyno, ale przeze mnie się ubrudziłaś. Ubrania nie mają znaczenia. Potrzebowałeś pomocy, a ja pomogłam. Pracowita dziewczyna zostawiła za sobą ładny piec i poszła dalej. Po chwili pojawiła się urocza owieczka, ale była czarna od kopytek aż po głowę, jak węgiel. Witaj, młoda dziewczyno. Przypadkowo dostałam się do węgla i ubrudziłam się. Czy wykąpałabyś mnie w tamtym jeziorze? Pracowita dziewczyna umyła owieczkę nad jeziorem. Owieczka była biała i miękka jak poprzednio. Dziękuję, ale przeze mnie się przemoczyłaś. Potrzebowałaś pomocy, więc ja pomogłam. Byłam już bardzo brudna, teraz jestem czysta. Pracowita dziewczyna kontynuowała swoją drogę. Kiedy się ściemniło, natknęła się na piękny dom, w którym mieszkało 7 wróżek. Pracowita dziewczyna weszła do środka. Witam. Przepraszam za wtargnięcie do waszego domu bez pozwolenia. Jestem młodą dziewczyną szukającą pracy. Możesz tu pracować, jeśli chcesz, młoda dziewczyno.
W naszym domu jest 7 pokoi. Codziennie będziesz sprzątać tylko 6 pokoi, ale nie wolno wchodzić do 7 pokoju. Pracowita dziewczyna przyjęła tę pracę. Codziennie, jak mawiały wróżki, pilnie sprzątała 6 pokoi przez cały rok. Nigdy nie weszła do 7 pokoju. A kiedy miała dość pieniędzy, poprosiła wróżki o pozwolenie na powrót do domu. Oczywiście, możesz iść do domu. Zastanawiam się, dlaczego nigdy nie udałaś się do 7 pokoju. Mój ojciec mawiał, żeby wykonywać swoją pracę dobrze, bez względu na wszystko. Moim zadaniem było sprzątanie tylko 6 pokoi i to właśnie robiłam. To właśnie kazałaś mi robić. Chciałybyśmy cię wynagrodzić za twoją uczciwość i pracowitość. Chodź, chodź z nami. Wróżki poprosiły młodą dziewczynę, aby weszła do 7 pokoju. Kiedy dziewczyna weszła, zobaczyła dużo srebrnych i złotych monet. Skocz teraz w te skarby, monety i wszystko, co się do ciebie przyczepi, będzie twoje. Pracowita dziewczyna turlała się na prawo i lewo. Wyglądała prawie jak gwiazda z przyczepionymi do niej skarbami. Wtedy pracowita dziewczyna opuściła wróżki, aby wrócić do domu. Po drodze natknęła się na owieczkę, którą wcześniej umyła. Była ona pokryta perłami. Nie zapomniałam o twojej pomocy, młoda dziewczyno. Weź, zabierz tyle pereł, ile chcesz. Pracowita dziewczyna podziękowała owieczce, pokryła swoje ramiona i szyję perłami i poszła dalej. Tym razem trafiła na piec, który wcześniej naprawiła. Nie zapomniałem o twojej pomocy, młoda dziewczyno. Weź to, moje ciepłe pieczywo, moje cudowne wypieki są twoje. Pracowita dziewczyna zjadła część chleba podanego z pieca. Zabrała go też do domu i ruszyła dalej. Nieco dalej zobaczyła drzewo. Jego gałęzie były pokryte owocami. Chodź, młoda dziewczyno, nie zapomniałem, że mi kiedyś pomogłaś. Weź to. Cały mój sok owocowy jest twój. Pracowita dziewczyna podziękowała, opuściła drzewo i w końcu wróciła do domu. Bardzo dziękuję. Cóż za owocne doświadczenie. Jej ojciec i leniwa siostra powitali ją w drzwiach. Torba dziewczyny była pełna złota i pereł. Leniwa siostra była bardzo zazdrosna, kiedy zobaczyła, że jej siostra jest tak bogata. Spójrzcie na te monety. Muszę znaleźć zamożną rodzinę, aby dostać pracę. Jeśli moja siostra ma perły, ja dostanę szmaragdy. Leniwa dziewczyna powiedziała ojcu, że wyjeżdża z domu w poszukiwaniu pracy. Dobrze, moja córko, ale nie mogłaś pracować nawet w domu. Jak znajdziesz pracę? Leniwa dziewczyna wyszła, zanim jej tata zdążył skończyć mówić. Szła dzień i noc. Nieco dalej natrafiła na drzewo o suchych gałęziach. Drzewo poprosiło dziewczynę o pomoc. Witaj, młoda dziewczyno. Czy możesz pomóc? Ach, nie mogę ci pomóc w takim słońcu. Moje włosy się zniszczą. Pa! Leniwa dziewczyna ruszyła dalej. Nieco dalej zobaczyła stary, uszkodzony i popękany piec. Piec poprosił ją o pomoc. Ach, nie mogę ubrudzić moich ładnych i delikatnych dłoni. Mój lakier na paznokciach się zniszczy. Pa! Piec również nie otrzymał pomocy od leniwej dziewczyny. Potem natknęła się na owieczkę, która była brudna jak węgiel kamienny, a owieczka poprosiła ją, aby ją wykąpała. A fuj! Ble! Obrzydliwe! Zejdź mi z drogi, brudasku! Leniwa dziewczyna uciekła. Co za leniwa owieczka! Nie może się już nawet sama umyć! Leniwa dziewczyna wkrótce natknęła się na ogromny dom.
Skorzystała z tego i poprosiła o pracę 7 wróżek, które były właścicielkami domu. Główna wróżka poprosiła ją, by została przez rok i sprzątała tylko 6 pokoi. Nie zapomnij, młoda dziewczyno, nigdy, przenigdy nie możesz wejść do 7 pokoju. Leniwa dziewczyna niechętnie sprzątała wszystkie 6 pokoi od miesięcy. Jednak pewnego dnia jej ciekawość zwyciężyła i weszła do 7 pokoju. Zamiast złotych i srebrnych monet, w środku były pszczoły i nietoperze. Pszczoły urządliły leniwą dziewczynę w taki sposób, że cała była pokryta bliznami. Była bardzo obolała. Dziewczyna natychmiast wyszła i zaczęła biec w kierunku domu. Biegnąc, zobaczyła owieczkę, której nie chciała pomóc. Owieczka była pokryta perłami. Dziewczyna chciała ją złapać, aby zdobyć trochę pereł, ale owieczka szybko uciekła przed nią. Dziewczyna szła dalej i była bardzo zmęczona. W tym momencie natknęła się na piec, którego prośbę o pomoc również odrzuciła. Na piecu były bochenki świeżego, ciepłego chleba. Kiedy dziewczyna chciała zabrać kromkę chleba, piec się zapalił, a ręce dziewczyny się sparzyły. Kiedy leniwa dziewczyna uciekła stamtąd, natknęła się na drzewo, któremu odmówiła pomocy. Na gałęziach wisiały kiście owoców. Uff! Ach! Af! Kiedy leniwa dziewczyna próbowała zebrać owoce z drzewa, drzewo przechyliło się w prawo. Dziewczyna pobiegła w prawo, ale tym razem drzewo przechyliło się w lewo. Ha, uf. Ja, ja. Ah. Zmęczona bieganiem, leniwa dziewczyna w końcu zrezygnowała z owoców. Szła non-stop przez 2 pełne dni. I w końcu dotarła do domu. Jej ojciec i siostra zobaczyli ranną, leniwą dziewczynę wracającą do domu w brudnych ubraniach. Byli bardzo zaskoczeni. Leniwa dziewczyna z wielkim żalem opowiedziała, co się jej stało. Nie mogę uwierzyć, że to tak bardzo boli. Moja droga siostro, teraz rozumiesz, jak ważna jest pracowitość. Pamiętaj, dziewczyno. Kiedy będziesz uczciwa i pracowita w tym życiu, na pewno zostaniesz nagrodzona. Po tym dniu leniwa dziewczyna nie była już bezczynna i leniwa. Obie siostry ciężko pracowały i zostały dobrze wynagrodzone. A ta skromna rodzinka przez całe życie miała szczęśliwe, produktywne i spokojne dni.